Bardzo serdecznie pozdrawiam i uczniów, i wszystkich nauczycieli Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Walczyliście o tą swoją szkołę, bardzo to cenię. Chcecie, żeby ta placówka, bardzo ważna dla zachodniej Polski, się utrzymała. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe, jest zdecydowane, by tę placówkę przejąć również do sieci szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Wykształcenie przyszłych rolników, przyszłych ogrodników jest szalenie ważne. Rolnictwo jest skomplikowanym zawodem. Zmienia się, coraz większe wymagania wobec tych młodych, którzy po nas przejmą sprawy, kierowanie i prowadzenie rolnictwa w Polsce. Dlatego wysoki poziom edukacji jest bardzo ważny. Świat się zmienia, my zmieniamy się wraz z nim. Przypominam łacińską sentencję, ale dobre wykształcenie rolników to jest przyszłość polskiego rolnictwa. Życzę Wam, żebyście zdobyli odpowiednią wiedzę, kompetencje, by zastąpić odchodzące pokolenie w trosce i odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe, za krajobraz, za rolnictwo zrównoważone, za glebę, za bioróżnorodność, za to wszystko, co w tej chwili jest również wyzwaniem dla rolników. Żeby temu wszystkiemu sprostać, trzeba mieć duże wykształcenie. Życzę Wam wszystkich możliwych sukcesów.